Dzień dobry, witajcie kochani w nowym vlogu. Ja znów z mojego ukochanego miejsca, mianowicie z mojej garderoby studia. Tak, powiem wam szczerze, że naprawdę kocham to miejsce, odkąd sobie je zrobiłam. To uwielbiam tutaj przychodzić, malować się, odzywać się do was. Być może kiedyś zrobię sobie z wami takiego live'a na Instagramie, o ile w ogóle macie ochotę, więc piszcie na dole w komentarzu. I teraz tak pokrótce, zanim wjedzie czołówka, chciałam wam powiedzieć, że dziś właśnie wykończyłam ten puder. O, tak wam pokażę z Vibo. Ten do basingu. Nie, to jest puder transparentny, utrwalający z kolagenem morskim. I przypomniało mi się, bo pamiętam, że kiedyś nagrywałam dla was taki przegląd mojej tutaj szafki, tej mojej toaletki i opowiadałam wam pokrótce o kosmetykach, które mam, produktach, które używam, które mi się sprawdzają. Taką, wiecie, króciutką recenzję na temat każdego produktu, który miałam tutaj, który mam tutaj. I pamiętam, jeden taki był komentarz, bo ja powiedziałam o tym właśnie pudrze z Vibo, że no jest trochę drogi, jak na taką markę i tak dalej. I pamiętam jeden komentarz, że jak ja mogę mówić, że on jest drogi, skoro ja mam Maka, skoro ja mam dr Irene Eri, skoro ja mam The Balm, mam Bekę i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co? Trochę mi śmieszy coś takiego, dlatego że to był skrót myślowy. Te marki, o których tutaj wspomniałam, czyli Beka, Mac, The Balm, to nie są jakby produkty drogeryjne. Umówmy się. W związku z czym chodziło mi o to, że kładąc na szali podobne produkty, no to jednak Vibo trochę był akurat droższy. Ja tutaj nie mówiłam o jakości, bo jeżeli chodzi o ten puder, on jest naprawdę dobry i nieraz można by go porównać do naprawdę najdroższych takich, wiecie, firmowych produktów do makijażu, ale chodziło mi tutaj głównie o to, że jak na drogeryjny produkt w tej formie, nie w formie prasowanej, tylko w formie takiej sypkiej, gdzie wiadomo, że okej, jakość jest dobra, natomiast to nie jest jakby... Bo ja oczywiście do jakości nic nie mam. Ja uważam, że to jest naprawdę dobry produkt. Natomiast jeżeli chodzi o wydajność tego produktu sypkiego, to jest to droga sprawa. I ja czasem, wiecie co, może tak, ja czasem się zastanawiam, czy naprawdę wszystko trzeba tak tłumaczyć i mówić, wyjaśniać, co się ma na myśli. Ja, wiecie, ja nie działam, że według jakiegoś takiego stricte ułożonego scenariusza, że to i to muszę powiedzieć, tego i tego słowa nie mogę powiedzieć, bo wtedy tak naprawdę to nie będzie moje, to nie będzie takie na spontanie, to nie będzie takie realne, takie rzeczywiste, tylko to będzie po prostu takie wygłaskane, wymuskane, bo tak należy mówić, a tak nie należy mówić. Więc ja myślę, że jeżeli ktoś jest, no... Ktoś, kto łączy kropki, jest inteligentny, zrozumiał mój przekaz i mój skrót myślowy, więc tutaj... i to pamiętajcie, to nie chodzi o to, że ja się tłumaczę, tylko akurat tak przyszło mi do głowy właśnie ten taki komentarz, sobie przypomniałam. Ja tej osobie odpisałam, co miałam na myśli, oczywiście jakaś dyskusja się na ten temat zrobiła. Nie wiem, czasem takich rzeczy nie rozumiem, ale uważam, że tak samo jak wy macie prawo pisać swoje opinie, swoje komentarze, tak samo my, youtuberzy, influencerzy, mamy też prawo do wypowiedzenia swojego zdania. I to nie chodzi o to, że ja coś neguję, bo ja tak powiedziałam, ja o jakości nic nie powiedziałam. Odniosłam się tylko i wyłącznie do ceny produktu drogeryjnego. I to też wcale nie oznacza, że marka Vibo to teraz powinna być najtańsza marka ever, absolutnie, bo ja kocham polskie marki, ja kocham marki, które widzę, że się pięknie rozwijają, marki drogeryjne, które rosną w siłę, które naprawdę kładąc, tak jak powiedziałam, na szali produkt drogeryjny i ten z wyższej
półki luksusowe Diora i Yves Saint Laurent i Becke i Maca nieraz naprawdę biją na łeb te markowe. I to absolutnie, tak jak powiedziałam, do jakości ja nic nie mam. Mówię tutaj tylko i wyłącznie o cenie, więc nie wiem, czy ja akurat dobrze Wam to wyjaśniłam. Mam nadzieję, że chyba zrozumieliście mój przekaz i mam nadzieję, że już nie będzie więcej dyskusji na ten temat i łapania mnie za słówka no i kochani, no wyraziłam swoją opinię. I gdyby ten komentarz był na zasadzie takiej, wiesz co, ja myślę, że jak na tą cenę i jakość, jak może inaczej, jak na tę markę i jakość, to cena jest spoko. A nie, wiecie, porównywała, masz takie, uważasz, że to jest takie, że to jest taka cena wygórowana, to chyba, no chyba nie wiesz, co mówisz. No, taki był jakby oddźwięk, wydźwięk, może tak wydźwięk, bardziej po polsku, tego komentarza. Ale dobrze, koniec, bo ja nie o tym. Świetny produkt, bardzo, bardzo Wam polecam, więc jak najbardziej, jeżeli macie, nie wiem, ile kosztuje 20 zł, 30 zł, nie mam pojęcia. W każdym razie jak najbardziej, jeżeli będzie fajna promocja, wiecie, te promocje takie w Rossmanie są 50 minus 50%, to jak najbardziej go Wam polecam. Na ustach, gdybyście pytali, też produkt Vibo. O, dzisiaj Vibo. $1 million, nie wiem, czy jeszcze te kredki są numerek 5. Tu Wam pokażę. Nie zobaczycie pewnie. A może? Zobaczcie, jest piąteczka, widzicie? Nie wiem. W każdym razie to jest taki przepiękny mat różowy. To jest kredka, która się wykręca. Zobaczcie. Widzicie, jaka jest piękna? Piękny. Naprawdę on fajnie, tak, znaczy on, ta kredka, no i on, czyli ten kolor, przepięknie zastyga też na ustach. Więc ja go, powiem szczerze, lubię go używać, kiedy mam jakieś takie wyjścia służbowe. I muszę po prostu, wiecie, mieć delikatny makijaż, niemocny. No i taki, który może mi szybko też w miarę tam jedzenia i picia schodzić, żeby on się nie utrzymywał zbyt długo na ustach. Więc jak najbardziej tę kredkę również Wam polecam. Mówię, nie wiem, czy one jeszcze są, bo ja powiem Wam szczerze, już dawno, dawno nie kupiłam chyba nic z kolorówki Vibo. I dzisiaj muszę też jeszcze manię sobie poprawić. Ale tak, kochani, taki długi wstęp, ale moi drodzy, zasiadajcie wygodnie, tradycyjnie. Zabierzcie sobie coś dobrego do picia, a my zaczynamy. Tu jeszcze mi się przypomniało, bo gdyby były pytania o bluzę, to jest Kokomore. Ja kiedyś Wam pokazywałam tę paczkę, która do mnie przyszła, bo sobie zamówiłam bluzę, zarówno bluzę właśnie, jak i spodnie. Przepiękny komplecik. Jak on jeszcze będzie na stronie, to go postaram się Wam podlinkować pod tym filmem, albo gdzieś Wam wyjedzie w proponowanych. Ale myślę, że chyba szybciej i łatwiej będzie mi go odnaleźć na stronie internetowej Kokomore, a jak nie, to po prostu Wam tylko dam link do sklepu, bo nie wiem, czy jeszcze w ogóle te dresy są w sprzedaży, ale powiem Wam, że jest przepiękny. Taki tu ma, o, tu może Wam tak pokażę, ma taką naszywkę, taką prawie jak Starbucks. Ten motyw mi się bardzo podoba i ze względu na niego tak naprawdę kupiłam ten dresik, ale jest super. Nie jest za gruby, jest taki rzeczywiście cieniutki. Oczywiście spodnie mam od czegoś innego, ale tak, bluza jest, w ogóle dres z tej firmy jest rewelacyjny. No dobra, to znikam, wracam do pracy. A dziś jedno z moich ulubionych śniadań, czyli tutaj mamy rukolę, mamy dwa sadzone jajka, tak na wpół miękko, plasterek sera, pod spodem jeszcze są, posypałam właśnie te jajka sadzone pestkami słonecznika i wszystko polałam balsamico. A tutaj mi się już parzy moja ukochana zielona herbata z pigwą Big Active. Tak więc polecam, Wam życzę smacznego, jeżeli coś jecie, a ja zabieram się za moje cudowne śniadanko. Mam, kochani, przesyłkę właśnie ze sklepu Tadar. Zaraz Wam pokażę, co też takiego ciekawego tam sobie
wymyśliłam, zakupiłam, oczywiście zakupy robiłam przez Allegro. Wszystkie linki dostaniecie oczywiście na dole w opisie. No to co, otwieramy? I tak, kochani, trochę tych rzeczy jest. Pierwsze co, taką matę antypoślizgową kupiłam, bo będę chciała wyłożyć sobie w szafce, więc ona mi się przyda. Ostatnio zapomniałam ją kupić w Pepco, więc tym razem, jak już zamawiałam, to już od razu ją wzięłam. Pamiętacie, mówiłam Wam, że szukam jakiegoś fajnego naczynia do gotowania na parze. No i wyszperałam sobie w tym sklepie takie, zobaczcie, sito do gotowania na parze, 3-stopniowe, 16, 18, 20 i tutaj macie te 3 stopnie, więc myślę, że ono mi się przyda. Ja wiem, nie chciałam metalowego, ale myślę, że to chyba będzie łatwiejsze nawet w utrzymaniu w czystości. Zaraz Wam powiem, jakie są ceny. To jest garnek. Tu mam fakturkę, znaczy no, rachunek. I teraz tak, zamówiłam sobie jeszcze taki wieszak na drzwi do łazienki, bo nieraz mam problem, żeby, wiecie co, odwiesić szlafrok. A to sobie powieszę, metalowy, czarno-biały, akurat w mojej kolorystyce. No, więc też mi się przyda. To jest to. Kupiłam sobie jeszcze taką kratkę. No, może tak. Kratkę do wystudzenia na przykład chleba, jak wyjmuję, bo zawsze mam też z tym problem i zawsze biorę jakieś deski, takie, wiecie, te drewniane, a to one też nie zawsze są dobre, bo no bo jak wiadomo, przepraszam, deska to deska i część rzeczy no, nie może odparować się w 100%, a kratka jest czymś idealnym, to jest świetne rozwiązanie. I wszystkie zakupy. Już Wam mówię, jak to wygląda cenowo. Dobrze. I mamy tak. Kratka była w cenie 16,99 zł. Dalej, mata antypoślizgowa była za 9,99. Jeżeli chodzi o to sito do gotowania, ten garnek, to zapłaciłam za niego 35 zł prawie. I ostatnio ten wieszak na drzwi, tu macie nawet centymetry, on kosztował 27 zł. A jeżeli chodzi o tą matę antypoślizgową, to tu macie 50 na 100 cm. I razem 88,96 i to było zamówienie dostarczone przez kuriera, jak tu widzicie, DPD. Tak więc ja idę zaraz przymierzać ten wieszak, a resztę do zmywarki. Mam nadzieję, że... Znaczy, to do zmywarki na pewno, bo to muszę przemyć i na pewno... No, na pewno to sitko. I będę niebawem używała. Powiem Wam, że bardzo się cieszę, bo tak jak Wam powiedziałam, polubiłam po prostu gotowanie na parze. Wszystko się wkłada, to się robi samo i mamy wtedy święty spokój. Dobrze, kochani, to co? Idę montować wieszaczek. No tak, moi drodzy. I niestety, ale mam z nim problem, bo ja go wieszam, pięknie wygląda, ale niestety drzwi mi się nie domykają, więc jak Wy macie jakiś fajny patent na to, żebym mogła sobie go użyć i gdzie bym mogła go zawiesić, to dajcie mi znak w komentarzu, napiszcie mi, bo szkoda, nie chciałabym go się pozbywać, nie chciałabym go oddawać, ale obawiam się, że chyba będziemy musieli się rozstać, no bo jeżeli on mi nie będzie służył, no to mi jest on niepotrzebny. No dobrze. Poczekam na Wasze podpowiedzi i Wasze rady. Powiem Wam, że od dłuższego czasu za mną chodzi zupa i tutaj wstawiłam już przesmażoną cebulkę. Do tego, jak widzicie, jest por. Dałam marchew dużo. Dużo marchwi dałam. Dwie takie porządne, grube. Odrobinkę pietruszki, mnóstwo przypraw, jak możecie zobaczyć. To wszystko oczywiście smażyłam na oleju kujawskim, roślinnym. I dołożę jeszcze później pomidory
Tu jeszcze, o właśnie, bo nie dałam. Piramidkę smaku. Trzy. A co? Będzie bardzo aromatyczne. I później dołożę dynię. Tak, miałam jeszcze dynię i nie chciałam takiej, wiecie, klasycznej zupy robić dyniowej. I pomyślałam sobie, że właśnie w związku z tym, że też właśnie lubię pomidorową, to pomidorową zrobię chociaż raz inaczej. Dzisiaj jest niedziela, więc zapewne większość z Was ma rosół. A ja powiem Wam szczerze, że ten przyszły tydzień mam tak zwariowany, że zupa krem będzie dla mnie zbawieniem na to, żeby po powrocie z pracy, bądź też nawet robiąc sobie przerwę w pracy w domu, muszę podgrzać sobie taki garneczek zupy krem. Tak, ale pomidorki pewnie pójdą na sam koniec, jak już mi się wszystko ugotuje, bo nie wiem, czy wiecie, ale w kwasie Wam się warzywa nie będą gotowały, no czy inaczej, nie ugotuję Wam się do miękkości, o. No to już mogę schować. I gdybyście pytali, to ja mam te piramidki z Lidla i one są do rosołu. Najlepsze moim zdaniem, jeżeli chodzi o skład, bo tutaj, nie wiem, czy tutaj będziecie widzieli, mamy tak, ziele angielskie, cebulę, liść laurowy, lubczyk, pieprz czarny i chyba to wszystko. No, także niech się gotuje, a jutro pewnie na obiadek wjedzie krem z pomidorów i dyni. Widzicie, co tutaj się stało? Mnóstwo kosmetyków, a to za sprawą właśnie tego pana, czyli Rossmana. Ale mi się zrymowało, co? Wydałam 193,25 zł. No ale nic, dobrze, to pokrótce Wam pokażę, co też takiego ciekawego kupiłam. Kupiłam sobie wit. Szukałam go wszędzie, ale w końcu dorwałam. Niestety jest cholernie drogi, bo kosztuje 40 zł. No ale nic, musiałam kupić, więc kupiłam. Oczywiście zmywacz zawsze musi być. Nie wiem, wiecie co, tego niebieskiego już dawno nie widziałam, więc nie wiem, czy oni go wycofali, czy to jest ta sama, czy to jest ta sama seria? Nie mam pojęcia. No ale nic, ale musiałam kupić, więc jest. Dalej, co my tu mamy? Wzięłam sobie z Neutrogeny, fajnie, że jest pompka, też właśnie na takie rzeczy zwracam uwagę. Jest to nawadniający żel do mycia twarzy. Więc zobaczymy, tutaj mamy ile? 200 ml i on chyba kosztował jakieś 15 zł, 12 zł, jakaś była fajna promocja. Oczywiście, musiałam wziąć Knajpa, mój ulubiony olejek do kąpieli. Tutaj mamy paczulę i drzewo sandałowe. Cudownie. Też jakaś fajna promocja była, chyba 20 zł kosztował. Odżywkę Sally Hansen. Polecałam ją Wam kiedyś i nadal polecam. Cudowny produkt, który naprawdę robi, widzicie? Proteiny i jedwab. No. I on rzeczywiście powoduje, że te paznokcie są znacznie, znacznie mocniejsze. Jest naprawdę świetny i powiem Wam, że wiecie, że ja dużo takich lakierów zwykłych, odżywek zwykłych używałam i mogę się mniej więcej na ten temat wypowiedzieć, ale Sally Hansen bije wszystkie jak na razie i nawet po odstawieniu nie robi krzywdy naszym paznokciom, co niestety niektóre odżywki to czynią. Dobra, koniec tematu. Dalej tutaj mamy Nivea, jest to żel do suchej skóry, tak? I nie, do mieszanej i normalnej, przepraszam, no ja taką mam. Więc zobaczymy, z witaminą E, super. Skusiłam się również na pędzelek za 10 zł z Elite. Wzięłam sobie antyperspirant z Garniera, używałam go i powiem Wam, że jest nawet 6 zł kosztowała mnie ta kuleczka, więc dlaczegoż by nie? Oczywiście 96 godzin na pewno, nic z tych rzeczy. Wzięłam sobie również Nivea, też był chyba za jakieś 6 czy 7 zł, już nie pamiętam, do bieli i do czarnego, więc zobaczymy. Chociaż ja już chyba miałam te wersje, ale nie wiem, czy Rexony, czy Nivea, ale one działają tak samo. Oczyszczający żel micelarny, japoński rytuał, marki AA i z tego mam również, wiecie co? Tonik w mgiełce
ma odświeżać, nadać skórze właściwe pH, stonizować. Więc zobaczymy. A, bo to są chyba jakieś kroki. To jest jeden. Drugi był chyba peeling, a ten jest trzeci. No ale peelingów, powiem Wam szczerze, teraz ostatnio mało używam. Bardziej właśnie tonizuję i oczyszczam takimi żelami. I tutaj mamy, a tu jeszcze wzięłam sobie taki puder z Lovely do bakingu. I tutaj zaszalałam solami do kąpieli. Szkoda, że ich nie ma w dużych wersjach, takich wiecie, po kilogram. Te Ilsany przepięknie pachną miodem i one były chyba za 2 zł z groszami. Te były po 5 zł każda, ale wiecie, że ja je bardzo kocham, uwielbiam. To są takie rozgrzewające, fajne sole. To jest chyba z rozmarynem, tak? Dobrze mówię? Imbir, olejek, wintergreen i jałowiec. To. Tutaj mamy olejki, eteryczne rozmaryn, eukaliptus. A tutaj mamy, już Wam mówię, szałwia, tymianek, sosna, rozmaryn, mirtu, eukaliptus, mięta, wierzówka. No, także jak widzicie, sporo tego jest, ale są przecudne. Wszystkie te trzy sole są super, te też. No, a tutaj dobrodziejstwo, czyli coś, co na pewno nie będzie długo zalegało mi w szafach, bo jak wiecie, te rzeczy naprawdę schodzą. No dobrze, idę ułożyć do szafy, a rachuneczek 193 zł. Widzicie, tu stówka, tu 200 i tak to wszystko pęka. Tak, kochani, jestem po treningu, zaraz lecę szybko wykąpać się, bo zaraz zaczynam pracę. I chciałam Wam jeszcze tylko pokazać, bo na drugie śniadanie zamierzam zjeść taki proteinowy wafelek waniliowy. Kupiłam sobie, ostatnio robiąc jakieś zakupy w aptece internetowej. Tak, 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 ja robię zakupy w aptekach internetowych. Nie chce mi się chodzić po sklepach, nie chce mi się chodzić do centrów handlowych. Jeżeli nie muszę, to tego po prostu nie robię. Natomiast, dobrze, bo już tak odbiegłam od tematu. Wracając do tematu, zamówiłam sobie ashwagandę i moje probiotyki. Przy okazji właśnie wzięłam sobie tak na wypróbowanie taki proteinowy wafelek. A w związku z tym, że dzisiaj właśnie był trening, to postanowiłam, że osłodzę sobie dzisiejszy dzień. Tutaj macie jakby też skład tego. Nie wiem, czy to będziecie dobrze widzieli. W każdym razie postaram się ten wafelek Wam podlinkować. Dajcie mi znak, czy Wy się wspieracie jakimiś takimi rzeczami proteinowymi. Używacie odżywek białkowych, bo wiem, że niektóre z Was z mojego polecenia skorzystały i kupiły właśnie te odżywki, których ja używam i jesteście z nich zadowoleni. W każdym razie właśnie kwestia tego, czy Wy się właśnie wspieracie jakimiś takimi innymi rzeczami poza odżywkami, więc piszcie mi na dole w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa. Dobra, słuchajcie, uciekam, bo już naprawdę cała płonę. I co, moi drodzy, przychodzę do Was, żeby się pożegnać. Będziemy kończyli tego vloga. Ja jestem po treningu, dlatego jeszcze bez makijażu nałożyłam sobie maskę na włosy i to jest ta Fanola, o której Wam tak często mówiłam. I to jest maska do włosów suchych i łamliwych, rekonstruująca. I ona ma proteiny mleczne, które mają ułatwiać układanie włosów, pozostawić je miękkie i zbalansowane. I powiem Wam, że to jest to nieszczęsne, wiecie, felerne opakowanie, które dostałam od sprzedawcy. Ale naprawdę, wiecie co, to tak pachnie, jakbyście mieli jakiś budyń śmietankowo-waniliowy, najlepszy, z najlepszym mlekiem. Tak to, naprawdę tak to pięknie pachnie. Także wzięłam sobie, ponakładałam głównie na włosy od połowy. Staram się również je przeciągać, znaczy tą maskę przeciągać przez całość, żeby też nawet, wiecie, te cebulki dostały troszeczkę dobrych składników. I jeszcze na koniec jedno polecenie. Kiedyś Wam mówiłam o tej masce całonocnej, liftingująco-odżywczej. I powiem Wam tak, Liren. O, tu jeszcze Wam tak może pokażę.
tej marki. Ja postaram się Wam oczywiście ją podlinkować i powiem Wam, że ta maska jest fajna. Dlaczego? Dlatego, że ona ma formułę kremu i ją nakładacie, możecie troszkę w grubszej ilości, ale ja ją kładę normalnie jak krem, rozcieram, rozsmarowuję po całej twarzy, przeciągam tutaj nawet na szyję, po to, żeby rzeczywiście odżywić te wszystkie partie. Oczywiście nie musicie mieć z tyłu głowy te informacje, że to jest liftingująco, odżywcza. Odżywcza tak, ale liftingująco, no niestety, grawitacja robi swoje, wiek robi swoje, obciążenia genetyczne również robią swoje, więc naprawdę tutaj nie spodziewajcie się nie wiadomo jak wielkich, spektakularnych efektów, bo to nie o to chodzi. Chodzi głównie tutaj o to, że rzeczywiście maska świetnie nawilża, odżywia skórę. Ja staram się, wiecie co, też przed nałożeniem tej maski zrobić peeling, porządny peeling, więc jeżeli peelingujecie swoją twarz i chcecie ją porządnie nawilżyć, porządnie odżywić, bez żadnych olejków, bez żadnych kremów, to myślę, że ta maska naprawdę spełni swoją funkcję i na następnego dnia macie taką mięciutką skórę, taką... widać i czuć, że ona jest naprawdę odżywiona, więc jeżeli są tutaj miłośnicy tego typu masek, których nie trzeba zmywać, z którym nie trzeba leżeć, których nie trzeba zdzierać, to jak najbardziej ta maska będzie dla Was. Ja mówię, ja ją normalnie wsmarowuję w twarz jak krem, czekam, ja ją mam przy łóżku, wiecie? Więc przed snem, jeszcze zanim pójdę, zanim tak naprawdę wyłączę światło, zgaszę lampkę, jeszcze gdzieś tam sobie coś czytam, bądź też przeglądam Instagrama, wiem, nie powinnam tego robić, powinnam wyciszyć mózg, ale tak czasem po prostu mam, czasem jeszcze odpowiadam Wam na komentarze, więc w tym czasie ta maska mi się wchłania, jak już czuję, że rzeczywiście ona jest porządnie wchłonięta, gaszę światło i idę spać. I mogę ją na 100% Wam polecić. Na początku podchodziłam tak, wiecie, sceptycznie, mówię, kurczę, co to za produkt, no, który nakładamy, nie trzeba zmyć, nie trzeba, wiecie, jakoś tam szorować, nie zdzierać i tak dalej, no to jak to może działać? A jednak działa. Za pierwszym razem, jak miałam to opakowanie, to już jest moje drugie albo trzecie, tak, więc za pierwszym razem, jak ją nałożyłam, to bez totalnego przygotowania. Też był fajny efekt, ale wiecie co, mówię, kurczę, czegoś mi tutaj brakuje. I następnym razem, jak ją nałożyłam, właśnie zrobiłam po peelingu, takim porządnym, wiecie, na suchą twarz, później ją stonizowałam. Polecam Wam różnego rodzaju właśnie toniki oczyszczające, tutaj mam akurat z Botanik. Naprawdę bardzo fajny, on jest, wiecie z czego, oczar wirgilijski i woda probiotyczna ProQua. Cokolwiek by to nie oznaczało, tę wodę również mogę Wam polecić, to jest chyba z konopi. Odblokowuje, zwęża pory, przywraca skórze naturalne pH. Postaram się również Wam ten tonik podlinkować i wtedy właśnie nałożyć tę maskę, po prostu efekt jest, no tak, już chyba 4 minuty mówię o samej masce, ale tak, jeżeli mam Wam coś polecić, bo wiem, że czasem mnie tam pytacie w mailach, czasem mnie pytacie na Instagramie w prywatnych wiadomościach, co polecam do pielęgnacji, czy to włosów, czy skóry twarzy. Wiem, że też była propozycja, żebym nagrała taki film odnośnie pielęgnacji mojej skóry, mojej twarzy. Ale wiecie co, ja nie nagrywam takiego filmu jakby specjalnie, dlatego że u mnie nie ma stałych kosmetyków. Poza tymi, które rzeczywiście są i używam permanentnie, to o tym Wam mówię na bieżąco. A mianowicie jest to maska, natomiast jeżeli chodzi o krem, to zawsze jest to krem z witaminą A do ust. Natomiast inne rzeczy u mnie naprawdę one się zmieniają i nie ma tak, że ja po prostu mam kultowe swoje produkty, do których zawsze mogę Was odwołać i Wam polecić, bo wiecie, no, skóra nasza jest zupełnie inna, każda skóra jest inna, pomimo tego, że gdzieś tam mamy zbliżone
czy to pH, czy nawet jakby wygląd skóry, to i tak każdy musi wypróbować na sobie. Natomiast ja przy swoim trybie pracy i jakby przy swojej pracy tutaj na YouTube, bo wiecie, że mam kanał, który też między innymi zahacza o różnego rodzaju kosmetyki. No jest takim lifestyle'owym kanałem, ale również beauty, więc jak najbardziej tutaj mnóstwo kosmetyków u mnie na tapecie jest, było i będzie. Więc ja testuję różne rzeczy. Jeżeli jest coś fajnego, coś godnego polecenia, to zazwyczaj robię to, robiłam wcześniej w ulubieńcach, a teraz w zużyciach minionych dni, które gdzieś tam też zawsze przeplatam Wam podczas jakiegoś vloga. Tak więc tyle, kochani, bo dużo, dużo nagadałam, ale żeby tutaj też wszystkich poinformować, że na razie nie mam w planach nagranie takiego filmu. Chciałam i gdzieś tam rzeczywiście go sobie spisałam, natomiast na chwilę obecną nie czuję się na tyle na siłach, żeby Wam taki film nagrać, żeby on powstał, ponieważ mówię, zmieniam te kosmetyki i na razie może mam 2-3 takie kultowe, ale to jest zbyt mało informacji, zbyt mało kosmetyków, zbyt mało produktów, żeby nagrywać osobny film. Dobrze, kochani, to tyle. Żegnam się z Wami, bardzo oczywiście Wam dziękuję za to, że ponownie byliście ze mną. Cieszę się, że coraz więcej Was przybywa. Dziękuję Wam za to, że mnie wspieracie, komentujecie, to jest bardzo dla mnie ważne. Wasze komentarze również jakby dają mi taki napęd do tego, żeby nagrywać o danej tematyce. Wiecie, że u mnie tak naprawdę dużo tych rzeczy się dzieje. Są różnego rodzaju serie, vlogi, ale zawsze staram się gdzieś tam zaspokoić ciekawość i pragnienie widzenia czegoś na moim kanale przez moich cudownych widzów, ale myślę, że każdy tutaj znajduje coś ciekawego, interesującego dla siebie. Dobrze, kochani, kończę. Ja wracam do pracy, mój dzień się zaczyna, pewnie dzisiaj też troszeczkę Wam ponagrywam. W każdym razie widzimy się oczywiście w następnym moim filmie. Do następnego. Ciao! Still you stay cause you felt something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something